Suwalscy policjanci zatrzymali 26-latka, który uszkodził drzwi lokalu po tym, jak wyproszono go z imprezy. Wpadł w ręce mundurowych w centrum miasta, kiedy nocą szedł środkiem jezdni. Policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę przemierzającego centrum Suwałk środkiem jezdni. Na widok radiowozu wędrowiec zrobił w tył zwrot i zaczął zmierzać w przeciwnym kierunku. Chwilę później patrolujący miasto policjanci mieli go już w swoich rękach, czuli od niego alkohol. W tym samym czasie do mundurowych podszedł pracownik ochrony z pobliskiego lokalu gastronomicznego i poinformował mundurowych, że mężczyzna chwilę wcześniej uszkodził drzwi lokalu. Jak się okazało, 26-latek został wyproszony z imprezy, na co zareagował niezadowoleniem, które wyładował na drzwiach przesuwnych lokalu. Skopał je, obrzucił różnymi przedmiotami, między innymi doniczką. Straty oszacowano na około 2000 zł. Nerwowy gość trafił do aresztu, usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia i w przypadku, gdyby miał ponieść najsurowszą karę, to na następną imprezę będzie mógł pójść dopiero za 5 lat. O ile zostanie zaproszony.